Anna Puślecka, podcast. Moda to nie wszystko. Dzień dobry, Anna Puślecka. Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. Anna Puślecka, podcast. Moda to nie wszystko. Dzisiaj przeniesiemy się prosto do Paryża. Moim gościem będzie bardzo młoda dziewczyna, Polka, która pochodzi z Rybnika, ze Śląska, a obecnie mieszka i pracuje w Paryżu w jednym z największych domów mody na świecie. A ja gorąco zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, po to, żebyście nie przegapili żadnego odcinka. Łapka w górę, jeśli się podobało. I oczywiście zachęcam Was do komentowania pod każdym odcinkiem moich rozmów. Piszcie, czy Wam się podobało. To jest bardzo, bardzo dla mnie ważne przeczytać, co myślicie na temat rozmów, które przeprowadzam w Anna Puślecka podcast Moda to nie wszystko. Oczywiście zachęcam Was także do polubienia mojego profilu na Instagramie i na fanpage'u. A gościem dzisiejszego odcinka jest młoda polska projektantka, która pokazała swoją kolekcję podczas pierwszej edycji KTW Fashion Week, a teraz mieszka w Paryżu i pracuje w marce Chanel. Cześć, Ala. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Zrobiłam taki bardzo duży skrót myślowy z KTW, przebiegłam do Chanel, ale ta Twoja droga, mimo Twojego bardzo młodego wieku, masz 26 lat, była wyboista i, co by tutaj nie mówić, bardzo, bardzo trudna. Powiedz mi, jak dziewczyna z Rybnika, ze Śląska, z Polski projektowała sobie przyszłość? Czy ty miałaś zawsze takie marzenia, żeby pracować dla topowej, światowej marki? Czy z tym projektowaniem przyszłości to w sumie bardzo dobrze ujęte. Nigdy się tak nad tym nie zastanawiałam, ale w sumie bardzo trafne określenie z tego względu, że w zasadzie od podstawówki sobie, można tak powiedzieć, zaprojektowałam tą przyszłość, bo ubzdurałam sobie, że zostanę projektantką mody. I miałam, to było w czwartej klasie podstawówki albo w piątej już tak. Zaczęło się od takich serwisów Stardoll, gdzie w internecie można było ubierać sobie po prostu lalki. I to była taka moja, takie moje hobby. I tak się już przyjęło. Później wszyscy jakby koledzy z klasy i koleżanki, tak wszyscy wiedzieli, że ona się tym interesuje i to po prostu tak wyszło naturalnie. Zamiast wybierać sobie szkoły gimnazjum, to szukałam Parsons z Nowym Jorku i ASP w Łodzi, jakby to trzeba zrobić. Później było liceum, chciałam iść bardzo, bardzo do plastycznego liceum, ale rodzice stwierdzili, że nie chcieli tego, żebym poszła tą ścieżką. I zależało im na tym, żebym skończyła liceum ogólnokształcące. Tak też się stało, wybrałam taki profil, taką szkołę, która w zasadzie w Rybniku była całkiem na wysokim poziomie, ale też wiedziałam, że ani mi ona nie pomoże, ani nie zaszkodzi. Czyli będę mogła też się skupić na tym, na czym mi tak najbardziej zależało, czyli na przygotowywaniu się do szkoły artystycznej. A rodzice jaki pomysł mieli na ciebie? Bo ja też jestem po szkole artystycznej. Rodzice też mieli na mnie konkretny pomysł, którego ja nie zrealizowałam oczywiście. Jak było u ciebie? No rodzice chyba nie byli, nigdy mnie nie pchali w żadnym kierunku, z tego względu, że ja sama siebie popchałam już wcześniej i to było dla wszystkich, to w zasadzie było naturalne, że tą drogą pójdę. I też miałam od nich ogromne wsparcie, mimo tego, że chcieli mnie posłać do plastyka, ale tak naprawdę tak miało być, bardzo się z tego powodu cieszę. Ale na każdym kroku do dzisiaj są dla mnie ogromnym wsparciem. Bardzo im za to dziękuję. Ty tak, lądujesz w szkole na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Kończysz tam projektowanie ubioru. Tworzysz też swoją markę. I w pewnym momencie decydujesz się na to, żeby studiować za granicą, wybierasz szkołę, Francuski Instytut Mody, jedną z najsłynniejszych szkół mody na świecie. Dlaczego akurat wybór padł, Ala, na tę szkołę?
Wybrałam się w trakcie studiowania jeszcze na Akademii, na Erasmusa. Ze szkoły artystycznej Art Decoratives. To była publiczna szkoła artystyczna i bardzo pamiętam, nie lubiłam Paryż, nie lubiłam Francuzów i doceniłam dzięki temu moją szkołę. Dlaczego? Ponieważ nie wiem, właśnie do dzisiaj nie jestem w stanie sobie na to odpowiedzieć, bo już będąc tutaj trochę w Paryżu, poznając więcej ludzi, jakby to oczywiście to zdecydowanie bardziej przyjaźni, przystępni ludzie niż byli w tej szkole. Ta różnica kulturowa może z tego względu, że oni też szli innym trybem takim nauczania, a jednak w Polsce też było coś innego. Wtedy pamiętam, był taki trend, no tak muszę przyznać, żeby właśnie startować ze swoimi markami, robić pokazy i zgłaszać się do jak największej ilości konkursów, jaka jest. Co jest w ogóle jakby zupełnie innym procesem, no bo przeciwny proces, jaki był właśnie w szkole w Paryżu. Taki był właśnie trend nauczania, miałam wrażenie, żeby pchać studentów w kierunku otwierania swoich marek, zgłaszania się. Wtedy był łódzki Fashion Week, jeszcze jak zaczęłam studiować, więc marzeniem każdego studenta było właśnie zaprezentowanie się na wybiegu na łódzkim Fashion Weeku. Więc to w ogóle też było no, takich sytuacji i takiej drogi nie było w szkole w Paryżu, tam, na której byłam na Erasmusie. I pamiętam, że w trakcie studiowania tamtego Erasmusa też miałam możliwość pokazania się na KTW. Studiowałam, jakby robiłam to, co miałam do wykonania zadania w szkole i w międzyczasie po nocach szłam pokaz do Katowic. I to też było jakimś wielkim nieporozumieniem z ich strony. Bardzo tak dziwnie to przyjęli, że co to ma być, że jest studentka i że robi pokazy, że nie tak ta ścieżka i droga kariery powinna wyglądać. Tak, w Paryżu byli zdziwieni tym, że jak to studentka i że pokaz mody, że ona jeszcze nic nie umie, dlaczego to nie tędy droga, nie w tej kolejności. I to też się spotkało z taką niechęcią wśród studentów i tak właśnie nie wspominam tego czasu tak dobrze. Dlatego też doceniłam bardzo ASP w Łodzi, które akurat w tym kierunku było wspierające. No ale będąc w Paryżu, też miałam okazję pójść na dni otwarte do instytutu. Zawsze wiedziałam o tej szkole, ale zawsze ona mi się wydawała taka nieosiągalna. Z tego względu, że była, pamiętam, na pierwszym miejscu według Business of Fashion w rankingu tam tych programów po magisterskich. No tak, słynna szkoła założona w latach 80. przez partnera Yves Saint Laurent, Pierre'a Berge. Tak, więc to jest historia, legenda. To jest legenda, przede wszystkim on ją założył, miał jeden cel, żeby właśnie wspierać kreatywne dusze, bo tam szkoła powstała była dedykowana dla biznesu modowego, dla przemysłu, czyli wszystkie programy, które tam były właśnie od lat 80. były skoncentrowane na francuskim przemyśle mody. Dopiero później zdecydowali się otwierać tam kreatywne kierunki, ale co przede wszystkim było, co mi się bardzo podobała, ta idea tego uziemienia tej kreatywności i takiego świadomego użycia jej. Dlatego idąc na te dni otwarte, wzięłam folder tam przedstawiający program i tak przeczytałam i w ogóle o niej miałam i stwierdziłam, jak to jest możliwe, jak oni to po prostu są w stanie zrobić przez ten rok. Więc podeszłam do studentki i mówię, o co chodzi, jak wy to robicie? Powiedziałam, no trochę nie śpimy, nie jemy, ale robimy, no i się dzieje. No i jakby się zafiksowałam. Stwierdziłam, że muszę się tam dostać. Na początku oczywiście to nie jest publiczna szkoła, to też tam to jest prywatna szkoła, więc trzeba było za nią zapłacić. Czyli pewną przeszkodą są finanse, tak? Tak, na pewno, ale po przeczytaniu tego, co trzeba zrobić, żeby się tam dostać, nagle te finanse przestały mieć znaczenie, można powiedzieć. Jakby odeszły na drugi plan.
Plus oczywiście wtedy, jak zdawałam, była możliwość ubiegania się o stypendium, które było ufundowane przez taki krąg znajomych, fundację taką obok tej szkoły, która się składała właśnie z tych największych marek, które no, wspierała finansowo studentów ubiegających się o to, no, o dostanie. Więc całe szczęście skorzystałam z takiej możliwości. Co takiego zrobiło na tobie największe wrażenie, kiedy poszłaś na te dni otwarte, co w zasadzie przeważyło tę szalę na tak, że chcesz tam studiować? I co było tak przerażającego w tym programie, który wtedy zobaczyłaś? Przede wszystkim praca na żywym organizmie, czyli wszystkie projekty praktycznie, które tam się odbywały, były robione we współpracy z markami modowymi, domami mody. Był tak naprawdę jeden projekt personalny, taki, że tak powiem, na rozgrzewkę. A oprócz tego trzy następne opierały się na współpracy z markami, czyli trzeba było zaprojektować kolekcję dla wybranych domów mody. Tak, co mi się podobało, że to był taki most pomiędzy właśnie kreacją a prawdziwym życiem, czyli prawdziwym życiem projektowym. Czyli to wszystko musiało mieć rację bytu, musiało mieć przeznaczenie, i to mi się właśnie w momencie, kiedy zastanawiałam się, co dalej, jak sobie pokierować, to mi dało taką nadzieję, że jest jakiś sposób, żeby móc też użytkowo wykorzystać swój talent. Czyli nie tylko tak jak bywa często w szkołach artystycznych w Polsce, że studenci żyją w pewnego rodzaju bańkach i tworzą czasami bardzo, bardzo dziwne artystycznie rzeczy, które, no umówmy się, są tylko takim wulkanem wyobraźni, a koniec końców nie mają właśnie tego mostu, o którym ty mówisz, nie stoją jednocześnie twardo na ziemi, prawda? Tak, ale to też nie tylko w Polsce, to się to można zauważyć wśród innych uczelni, takich typowo najznanych, modowych, jak Centra Saint Martin, Szkoła w Antwerpii. Tam jest czysta kreacja i tam w ogóle nie ma żadnego uziemienia. I mam wrażenie, że w niektórych szkołach tam w kraju właśnie brakuje decyzji, bo albo decydujemy się na robienie czegoś totalnie odjechanego i wizyjnego, co też ma znaczenie, jest szalenie ważne w kontekście kreacji, której tak naprawdę poszukują później headhunterzy i HR-zy i designerzy. No tak, bo to koniec Tak robią. końców, no, moda jest bardzo poważnym biznesem i koniec końców oczywiście kreacja jest jednym z ważniejszych, jeśli nie najważniejszym elementem w tej całej zabawie, ale koniec końców jest to biznes i po prostu te rzeczy muszą się później sprzedać. Większość studentów z Polski właśnie wybiera. Głównie słyszy się Central Saint Martins. Ty jednak podjęłaś inną decyzję, wybrałaś Francuski Instytut Mody. Na jakim wydziale studiowałaś? Studiowałam na wydziale akcesoriów. Stwierdziłam, że chciałabym się bardziej wyspecjalizować i nadać taki bardziej konkretny kierunek temu, co robię, żeby się nie rozdzielać na 10 tysięcy części, co mam bardzo często w zwyczaju. Więc chciałam, że tak, bo zawsze mnie ciągnęło do takich małych, do form użytkowych, do małych, do detali. Też studiując na akademii, na magisterce w Łodzi, na magisterce też studiowałam projektowanie biżuterii. I to mnie bardzo, bardzo fascynowało. Zdecydowanie bardziej wolałam spędzać czas na warsztacie złotniczym niż na warsztacie zszycia, bo po No prostu dawało mi właśnie, większą radość. jaka jest zasadnicza różnica, bo ta różnica pewnie jest gigantyczna. Ja bym chciała od ciebie usłyszeć, że z jakiegoś powodu właśnie zdecydowałaś się na projektowanie i pracę w akcesoriach, bo również w dziale akcesoriów pracujesz w marce Chanel. No jaka jest zasadnicza różnica między projektowaniem ubrań a projektowaniem akcesoriów? Na co się zwraca głównie uwagę przy projektowaniu akcesoriów. Różnica na pewno jest materii i medium. Tak naprawdę, nie wiem, bo dla mnie generalnie sztuka i projektowanie ma ze sobą bardzo dużo wspólnego.
I tak naprawdę później musimy tak wiedzieć, znać techniki i jakie medium później wybieramy. Uważam, że proces polega na tym samym. Tylko później jest pewna, no trzeba po prostu wiedzieć, jakich materiałów użyć i w jaki sposób i w jakim celu. Ale jeżeli chodzi o sam proces projektowy, nie uważam, że on się czymś bardzo różni. Dla kogoś, kto patrzy na to z zewnątrz, kto choć trochę się interesuje modą, no to jednak akcesoria potrafią bardzo wiele zmienić, potrafią nadać zupełnie innego charakteru kolekcji. I to o tak. tym obie wiemy, prawda? Ty pewnie bardziej, bo no to jest twoja domena. Tak, właśnie. I to mnie też zawsze fascynowało w tym, że tworząc tam sylwetki z ubioru, zawsze chciałam tam coś dodać, jakiś właśnie wystylizować. I ta cała stylizacja mnie też fascynowała. Też swojego czasu pracowałam jako stylistka. To tak naprawdę było... To mi sprawiało największą radość. Czyli jakby tworzenie tej... Nadawanie klimatu może sylwetkom. I właśnie przez dodatki. I myślę, że jakby intuicyjnie właśnie poprowadziłam się później tą drogą. Jest taki genialny album, który stworzyła Karinne Reutfeldt razem z nieżyjącym już Karlem Lagerfeldem, który robił fotografię do tegoż albumu. Bohaterem tego albumu był mały czarny żakiet Chanel, pokazany w dziesiątkach odsłon na naprawdę bardzo słynnych, znanych osobach ze świata mody. No niesamowita historia, stylizowany na różne sposoby. Oczywiście Karin Reutfeldt wystąpiła tam w roli samej Coco. Świetnie wystylizowane, także wszystkim gorąco polecam. Tak, ten album. Wracamy do programu szkoły w Paryżu, francuskiego Instytutu Mody, gdzie no, program szkoły, tak jak powiedziałaś, przeraził cię. Jak wyglądała nauka w tej szkole, studiowanie? Jak dużo czasu poświęcaliście? No, mówiłaś, że to czasami był pot i łzy. No, ile czasu poświęcałam? Poświęcałam 120% czasu, myślę. No i to też nic dziwnego, bo sam program trwał od września do czerwca, do końca czerwca, do lipca, więc tam naprawdę było mało czasu na mnóstwo projektów. To była taka jak dobrze naoliwiona maszyna, jakby ten program był tak skonstruowany, że nie było w ogóle czasu, żeby spojrzeć za siebie, tylko trzeba było po prostu się rzucić w ten wir i zaufać też wykładowcom. I to było też dobrze przemyślane, program był świetnie skonstruowany, ale był bardzo wymagający. Mało spałaś? Mało. Bardzo. Nie wiem, jak teraz patrząc na swoje życie, nie wiem w ogóle, czy tak się dało. Zdarzały ci się takie gorsze chwile, że płakałaś, bo rzeczywiście studiowanie w szkołach artystycznych no, nie należy do najłatwiejszych. Jak to wyglądało, Ala? Pamiętam, rozpłakałam się chyba raz mamie, może dwa, może trzy, ale zawsze. Pamiętam pierwszy jury, jakie mieliśmy, to zawsze starałam się po prostu dawać się wszystko, to wiedziałam, po co tam jestem i po co to robię. Zawsze po prostu. Więc nie było tam jakby... Nigdy się nie zastanawiałam nad tym, czy muszę to robić, czy nie, po prostu chciałam i wiedziałam. Właśnie przygotowując się do pierwszego egzaminu, tam no, zrobiłam wszystko, jak najlepiej potrafiłam. Dałam siebie 150%, po czym tam opowiadam o swoim projekcie w ogóle jak zombie, bo od 3 dni no, praktycznie bez spania, więc to automatycznie no, człowiek nie jest w stanie się zaprezentować dobrze, jeżeli wygląda jak zombie i nie ogarnia nic. Więc to na pewno gra na niekorzyść. I, no i też usłyszałam o sobie, o swoich projektach, że to nie jest to, że to jest, że można lepiej i wtedy to tak pamiętam, mnie to biło, że się nie nadaje, że w ogóle co to ma być, że czego oni w ogóle wymagają. No ale później z projektu na projekt wiadomo, że był jakiś też sposób na to i hierarchia zadań, bo
Trzeba było wiedzieć jak, tak jak w pracy zresztą. Trzeba wiedzieć na czym się skupić, na czym poświęcić czas i co można pominąć, no bo no, nie ukrywajmy, no nie da się wszystkiego zrobić na tak krótkim okresie czasu na tip-top dopracowany co do... Trzeba wiedzieć po prostu jak się zaprezentować tym wszystkim. No tak, mówisz tak, mało snu, zdarzało ci się płakać. Teraz od kilku tygodni czy miesięcy bardzo głośno jest w polskich mediach o aferach, skandalach związanych z nauczaniem w szkołach artystycznych, w szkołach aktorskich czy w akademiach sztuk pięknych. Studenci albo znani ludzie, którzy już pokończyli te szkoły, mówią otwarcie o złym traktowaniu, o mobbingu. Jak wyglądało to w szkole w Paryżu? Bo skoro płakałaś, to czy wynikało to tylko i wyłącznie z takiego poczucia, że dałaś wszystko na 100%, a jednak to było za mało? Bo to też tak wygląda proces edukacji, prawda? Że jest... Dokładnie. Czy profesorowie przekraczali też pewne granice, z czym mogłaś się czuć niekomfortowo? Nie, wszystkie uwagi były merytoryczne, odnosiły się czysto do projektu i też czuło się taki szacunek do studenta i mimo wszystko do jego pracy. To nie było tak, że to nie było tam żadne miejsca na bycie chamskim, na złe traktowanie. Dotykali tych rzeczy, które były najsłabsze w projekcie, wiadomo, ale to jest też proces edukacji, tak jak powiedziałaś, że w ten sposób się uczymy, jakby zwracamy później uwagę na te rzeczy, poprawiamy i następnym razem jesteśmy w tym lepsi. Czyli krótko mówiąc, to nie było ocenianie ciebie jako osoby, tylko to było ocenianie twojej pracy i to było wyraźnie podkreślane. Z tym mnie jako osoby to różnie, więc to Francuzi lubią sobie też przyklejać naklejki do ludzi. Tak? Bardzo trzeba zwracać uwagę na to, jak się robi się pierwsze wrażenie. To jest ważne, taka rada. Więc ciężko było później takie naklejki ściągnąć. Na przykład? Na przykład, że mam tak, no, że za dużo pomysłów, że chcę za dużo i że jest to skomplikowane. I oczywiście, no, taka byłam, taka jestem, ale właśnie dzięki tej szkole też się nauczyłam, że nie można wszystkiego naraz i od razu, że to trzeba w mądry sposób. Nie, ale wiesz, ale to jest akurat fajna uwaga, że za dużo pomysłów, dlatego że wszystko fajnie, że jesteś kreatywną osobą, bo jesteś w szkole artystycznej, ale jeśli jest za dużo tych pomysłów, to możesz gdzieś tam też oddalać się od swojego celu. Dokładnie tak, więc dzięki tej szkole tak potrafiłam właśnie spojrzeć na to na sam pod koniec już tej edukacji, że no, na to, co jest warte pokazania, a co nie. No bo później wiadomo, w pracy no, nie można zarzucić produktu za dużo. Musi to być jeden mocny pomysł, a jeżeli ich jest 10, no to po prostu na 10 różnych rzeczy jakby. No. I tego myślę, że dojrzałam do tego emocjonalnie w końcu. Znaczy cały czas dojrzałam. Mówiłaś o tym, że ta szkoła w Paryżu polega na tym, że i to cię uwiodło też w tej szkole, polega na współpracy z dużymi markami mody. Jak to wyglądało i z którą z marek miałaś kontakt jako pierwsza? Pierwszą marką, z jaką miałam kontakt, to były Saint Laurent. Została wybrana do... No to z wysokiego C. Może być, tak. No nieźle, tak. No był to dla mnie szok. Wysoka poprzeczka. Miałam do zaprojektowania kolekcję torebek i akcesoriów i z małej galanterii skórzanej. Ten projekt trwał chyba, nie wiem, 3-4 tygodnie jak na każdy projekt i kończył się właśnie jury. Była zapraszana osoba właśnie z marki. To był pan, który się zajmuje, on jest takim product developerem, merchandiserem w Saint Laurent. W sumie jest bardzo ważną postacią tam razem, ściśle współpracuje z Franceską Bellettini i z Antonio Vaccarello i jest odpowiedzialny tak za wszystkie kolekcje, które są w sklepach, lądują później. Jakby on je tłumaczy na język produkcji i marketingu. Te wszystkie projekty projektantów Sonoro. No i jakby on wybrał gotowy projekt.
który zaprojektowałam i został on wykonany w fabryce Saint Laurent we Florencji pod moim okiem, z moim jakby plikami technicznymi i wszystkim. Gdzie taki projekt ląduje? Czy on wylądował w produkcji, czy mogliśmy go oglądać na półkach sklepowych? Nie, nie ląduje w produkcji, ponieważ jest to mimo wszystko współpraca studencka. Jest to cały czas nauka i ciężko też się wbić w nastrój kolekcji, będąc z zewnątrz. To jest jakby projektowanie, używanie tych samych kodów marki, bo to musi być, musi wyglądać jak torebka Saint Laurent. Oczywiście jest tam z dozą mojej, że tak powiem, osoby, mojego projektowania, ale mimo wszystko to jest projektowanie dla marki. To jest cała nauka. Czy jakiś brief dostaliście przed tą współpracą? Tak. Mhm. Dostajemy brief, on był akurat bardzo otwarty. Na tej podstawie właśnie projekt i cała kolekcja, ale takie rzeczy studentów, one raczej nie lądują w kolekcjach. One mogą być użyte na tej zasadzie, że nie wiem, jakaś technika w wykonaniu tego projektu przydała się do następnego, ewentualnie, ale raczej on nie ląduje z tego względu, że tam są zespoły projektowe, teamy, oni mają też, oni wiedzą, co mają robić, sobie to planują, więc raczej nie wezmą czegoś, po prostu co im nie będzie akurat wtedy na ten sezon pasowało. Kolejny staż z jeszcze wyższego C, Louis Vuitton. I w zasadzie tutaj pracowałaś w dwóch działach, bo w dziale damskim, a później w dziale męskim, w dziale też akcesoriów. Z działem damskim miałam do czynienia też właśnie, chciałam zrobić projekt tym razem obuwia. No to też było z programu z IFM-u, gdzie musiałam na podstawie briefu z marketingu zaprojektować kolekcję sandałów na podstawie podeszwy Archie Lightów. To są takie znane w zasadzie od Vuittona, takie futurystyczne sneakersy. Po prostu mieli taki brief, żeby zaprojektować sandały do tego. Więc to już w ogóle to był hardcore dla mnie, bo te buty mi się absolutnie nie podobały. W ogóle, bo przymierzając je, to miało się stopę z rozmiaru 40, to była, wyglądała na 50. I teraz, no jak to ugryźć? Więc no, w sandałach to troszkę lepiej wyglądało. To było super ćwiczenie projektowe, naprawdę się wtedy wiele nauczyłam. No i też była następna kontynuacja, dopilnowanie produkcji, tym razem Fieso d'Artico we Włoszech. Tam Louis Vuitton ma swoją fabrykę butów potężną i to też było super doświadczenie, żeby móc pojechać i współpracować z fabryką nad projektem tych butów. I to właśnie była moja przygoda z działem damskim, a następnie tak dostałam się tam do pracy jako asystentka działu torebek w teamie Virgila Abloha, gdzie to było moje właśnie w sumie takie marzenie z tego też, znaczy nigdy nie robiłam niczego męskiego, ale strasznie fascynowało mnie sposób myślenia może właśnie Virgila Abloha i jego połączenie z Vuittonem. To było coś dla mnie strzał. No właśnie, niesamowity człowiek, wizjoner, w zasadzie tak, nie projektant. Wizjoner, dokładnie. To można tak powiedzieć, bo on projekt, no nie projektuje, no on po prostu, ale ma duży wpływ na to, co tam się dzieje. Przede wszystkim on jest bardziej takim myślicielem, można powiedzieć, wizjonerem, że on tak scala wszystko w taki piękny, piękną opowieść. I nie wiem, czy widziałeś ostatni pokaz Vuittona, który był To było dla mnie no, niesamowite, spirytualne przeżycie. Naprawdę się popłakałam ze wzruszenia, bo to było coś genialnego, naprawdę, to co przedstawili. Także widać było w tym dużą rękę właśnie Virgila na całą jakby atmosferę i nastrój kolekcji. A jak wyglądała ta współpraca właśnie? Czy tutaj... No powiedzmy też o marce Saint Laurent, czy właśnie Louis Vuitton, czy stażyści, czy pracownicy szeregowi. Czy tam jest taka hierarchizacja, że pracownicy czy stażyści nie są dopuszczani do kontaktu z projektantem, czy wręcz przeciwnie? Właśnie jak to wygląda? Bo to też to chłonięcie tej energii, którą daje taki wizjoner jak Virgil Abloh, no... jest fantastyczna i to się na pewno potem przekłada na to, jak jest efekt finalny pracy.
Tak, no sama możliwość właśnie bycia w okolicy jest super, bardzo to doceniałam. Aczkolwiek on nie był za często wtedy studio z tego względu, że to był rok 2019 i on zdecydował razem chyba ze swoim lekarzem, że musi troszkę przystopować. Z tego względu, że on podobno robił rejsy transatlantyckie, samolotowe, tam 7 razy na tydzień. No to nie jest najzdrowsze dla organizmu. Przede wszystkim gość też miał na głowie Off-White'a, jego główną markę. No, potężną odpowiedzialność właśnie w Pitonie. Szczerze mówiąc, to totalny szacunek właśnie za ogarnięcie czegoś takiego i posiadanie tej świadomości, że ma się tak ogromny ciężar na głowie, bo to nie jest tylko tak, że on jest osobą jakąś tam wyhajpowaną i to, co on powie, to wszyscy... Nie, to tak też trzeba jakby spojrzeć inaczej na pracę dyrektora kreatywnego, że to nie jest bóstwo, które... Tak, ale to były spotkania, nie wiem, spotkania w teamie, czy jakieś briefingi. Jak to wyglądało? On wysyłał jakieś swoje inspiracje. Różnie, jakby ta współpraca wyglądała różnie. I też były spotkania, głównie takie wideo z nim, bo on siedział w Chicago. Więc tam się pojawił może z 3-4 razy, oczywiście przed pokazem. Nie dziwię się, że musiał przystopować z tym wszystkim. A jak w ogóle wygląda praca, dzień w takiej marce mody jak Saint Laurent czy Louis Vuitton? Do Chanel zaraz dojdziemy. Louis Vuitton to jest olbrzymia korporacja, gdzie każdy zna swoje miejsce. No jest tam mnóstwo ludzi, jest się troszkę takim anonimowym, mam wrażenie. Oczywiście studio jest troszkę inaczej, bo to jest taka otwarta przestrzeń, tam niby się każdy zna, ale w dalszym ciągu jest tak, znaczy mając porównanie z inną marką, no jest chłodniej. Aczkolwiek miałam to szczęście, że miałam wspaniały team. Ten czas wspominam super, mimo długich godzin pracy, ale było super. A z takim pracą, no to jest jak, nie wiem, jak w biurze projektowym, czyli codziennie przygotowywanie projektów, renderów. No tak, przychodzi potem moment, kiedy dostajesz pracę w domu mody Chanel. I czy ty, Ala, bo to jest dla kogoś, kto pracuje w modzie, sądzę, że to jest szczyt marzeń. Czy ty w ogóle, nie wiem, podczas studiowania w Polsce, czy nawet może przed, jeszcze jako licealistka, kiedy już miałaś pierwsze marzenie na temat mody, czy ty marzyłaś o tym, żeby pracować w Chanel i w ogóle wierzyłaś, że to się może ziścić? Oczywiście, w podstawówce to wszystko było możliwe. No wiesz, no wiesz, wiesz, ty jesteś z takiego pokolenia, że dla twojego pokolenia, i to jest akurat fajne, świat jest na wyciągnięcie ręki, wszystko jest możliwe przez to też, co daje wam internet, nam już wszystkim, ale wy się urodziliście już w zasadzie w tej rzeczywistości internetowej i jest wam znacznie, znacznie łatwiej, więc to nie jest takie niemożliwe. Czy były te marzenia, kiedy pamiętasz pierwszy taki moment, kiedy były te marzenia o Chanel, o pracy w Chanel, że chciałabym pracować w Chanel? Właśnie w podstawówce, jak się nie wiedziało, jak z czym to się je, to się wydawało, że to jest wszystko takie łatwe. No ale potem właśnie idąc na studia, to się tak poznając tą branżę, no to nagle się okazuje, jaka to jest droga do pokonania i tak naprawdę i szczęście i w ogóle praktycznie mi się to wydawało zawsze niemożliwe, szczerze mówiąc. Później był taki moment, byłam na kursie w Londynie, na St. Martin's, gdzie tam nam wykładowca powiedział, że zapomnijcie o Paryżu, a w ogóle o Chanel, tam nie ma w ogóle, jest zamknięte środowisko i koniec, amen. No i nie wiem, tak mi to jakoś utkwiło w głowie, że stwierdziłam dlaczego. I będąc w sumie, też dużo mi dała szkoła w Paryżu, bo to jest no inna trochę liga z tego względu, że tam były... Mieliśmy wykłady raz w miesiącu i tam były zapraszane osoby, tacy wielcy gracze, no na przykład właśnie CEO Saint Laurent, Francesca Bellettini, czy dyrektor operacyjny Hermès, czy właśnie Bruno Pawłowski z Chanel i oni nam przez godzinę odpowiadali na pytania, więc to wszystko było takie już bardziej... Na wyciągnięcie ręki. Na wyciągnięcie ręki. Ale mimo wszystko też w szkole tam mówili, że nie, że Chanel nigdy nie bierze nikogo, że tam... Że też raczej nie byście o tym. No ale był taki moment, że się zgłosili, że szukają i się udało.
Czyli to wygląda tak, że marka mody, dom mody w tym przypadku Chanel, zgłasza takie zapotrzebowanie do szkoły, że szukamy stażystów i wtedy szkoła ogłasza to swoim studentom. Tak to wygląda. Tak to wygląda, ale oni to zgłaszają do wszystkich takich topoli, czy do St. Martins, czy do Antwerpii, czy do Włoch, jakby no, mają swoją pewnie siatkę. I też wśród headhunterów, bo oni nie szukali tylko, z tego co wiem, nie szukali tylko stażystów, szukali kogoś na, po prostu na zastąpienie. I to dopuszczali myśl, że to mógł być stażysta, więc jakby też headhunterzy działali, no przypuszczam, że dużo ludzi było przeszukanych. Czyli też musiało być sito, czyli pierwszym sitem dla Ciebie była szkoła, gdzie na 1000 kandydatów przyjętych zostało ile osób? 9, tak? Tyle było osób na roku w Twojej szkole, w nie instytucie. Było, tak, 9 przyjętych. Tak, we francuskim instytucie mody. No i ta propozycja od Chanel. Czy też były jakieś egzaminy, rekrutacje, czy po prostu wystarczyła rekomendacja szkoły? Jak to wyglądało? Czy ty możesz o tym opowiedzieć? Bo wiem, że niedużo możesz mówić. Twój kontrakt. No znaczy, no ty, tak standardowo mi się wydaje, jak przy innych rekrutacjach, że trzeba, nie jest tak, że zapraszamy i no, tylko trzeba jednak pokazać portfolio, zrobić projekt. Sama rekomendacja szkoły na pewno niczego nie załatwi, ale też pomoże właśnie z kontaktem. Tego nie można ujmować. A pamiętasz ten moment, to uczucie, kiedy przyszła do Ciebie ta informacja? Czy ta informacja przyszła mailem, czy ona przyszła drogą telefoniczną, że zaczynasz staż w Chanel? Ja pamiętam dwa takie momenty właśnie, że tak, to był telefon, tak, to był, nie, to był, przepraszam, bo to był Teams, bo to już te czasy. No myślałam, że wyskoczę z kapci generalnie. Bardzo się cieszyłam. No domyślam się, no szczególnie w tak trudnym czasie pandemicznym, gdzie wszystkim jest ciężko, ludzie tracą pracę i generalnie jest takie nastawienie, że jest ciężko, a tutaj proszę, praca w najsłynniejszym domu mody, który w tej chwili chyba kończy w tym roku 111 lat, to już naprawdę jest ponad wiek, to jest strasznie, strasznie dużo, ogromne tradycje. Nie chcecie mieć na sumieniu, więc nie możemy za dużo o tym mówić, jak wygląda praca w Chanel. Natomiast ostatni pokaz, to o tym możemy mówić, bo pisały o tym media zupełnie w innym anturażu niż dotychczas. Grand Palais w remoncie i decyzja jest taka, że pokaz ma się odbyć w jednym ze słynnych klubów nocnych Czeskastel. W takim klimacie lat 70. ja bym chciała, żebyś o tym klubie opowiedziała. Ten klub jest niesamowity i film, który można obejrzeć na stronie Chanel, czy w internecie, w ogóle na YouTubie, genialny, namawiam do tego ci wszyscy, którzy nas słuchają, żeby obejrzeli ten film. Opowiedz o tym klubie. No jest to klub na Saint-Germain. Jest to bardzo specyficzny klub w wystroju przede wszystkim, z takim połączeniem buduaru, takiego trochę kiczu, ale wszystko jest tam tak pięknie dobrane i zaprojektowane, że nie, no ja się w tych wnętrzach odnajdywałam wspaniale, więc byłam bardzo ucieszona jakby tą decyzją tej lokacji. Cała historia się tak spajała i to też było, to jest klub kultowy, tam odwiedzały go no praktycznie od Brigitte Bardot do Micka Jaggera i Amandy Lear. Także to całe podłoże właśnie tego wnętrza plus ta kolekcja, która też była takim chyba takim pragnieniem przejścia do powrotu do normalności, takiej właśnie radości z wyjścia, ze strojenia się, że jakby to tak nam dawało nadzieję, że jeszcze będzie dobrze, jeszcze się będziemy stroić, wybierać i... Tak, i taka energia z tego filmu bije. Film w ogóle został zrealizowany przez słynny duet fotograficzny Ines i Winut, więc rewelacyjnie zostało to zrobione. No cały ten klub z tego, co widać też z filmu i o czym Vogue.com pisze, to jest cały labirynt malutkich pomieszczeń, pokoiczków na różnych poziomach. Zresztą
wypowiadała się w mediach Virginie Viard o tym, jak rozmawiała jeszcze z Karlem i on opowiadał, że w latach 70. jak to wyglądało, że właśnie w takich małych miejscach bywały pokazy mody, modelki się same malowały, same się czesały i na tym filmie to widać, ten film jest właśnie opowieścią o tym, że modelki troszkę też, tam się miesza trochę burleski, trochę perwersji. Klasyki, tam jest bardzo, bardzo, bardzo dużo gry różnymi stylami. Zresztą u Ciebie też na Instagramie możemy zobaczyć kilka zdjęć z wystroju, gdzie jest to słynne lustro Ettore Sottsassa. Bardzo taka perwersyjna wykładzina z falicznymi różnymi symbolami. Ornamentami. Tak, nie wiadomo, czy to są kwiaty, nie wiadomo, czy to są właśnie tak części intymne, męskie. Więc to zostało to naprawdę wymyślone w bardzo, bardzo ciekawy sposób. Jak długo kręciliście ten film? Czy możesz o tym opowiedzieć? Chyba nie. Czyli w zasadzie twój kontrakt jest tak skonstruowany, że możesz powiedzieć tylko, że pracujesz w Chanel i nic więcej. Tak jest. No niestety, jak bardzo chciałem, po prostu no, za bardzo lubię tą pracę, żeby tak ryzykować. A teraz macie w Paryżu bardzo mocne obostrzenia, lockdown, macie również godzinę policyjną. Ty chodzisz do pracy, prawda? Tak, chodzę do pracy codziennie, także bardzo się z tego powodu cieszę, bo mam taką mimo wszystko swoją codzienność zachowaną. Jedynie po co się tak śmieję, no nudne covidowe życie, że praca dom, ale jestem naprawdę bardzo wdzięczna, że tą pracę mam, więc totalnie nie narzekam. Trudno, teraz jesteśmy w takim okresie, musimy zagryźć zęby i naprawdę zachęcam wszystkich do jakby rozsądnego podejścia do sprawy, żeby to się wszystko szybko skończyło, żebyśmy mogli właśnie się wystroić i wyjść chociażby do klubu. Dokładnie, tak jak na tym filmie ostatnim pokazie Chanel w klubie Chez Castel w Paryżu. Ala, teraz już jesteś pełnoprawnym pracownikiem, nie jesteś stażystką, pracujesz w Chanel. Jakie są Twoje marzenia na najbliższe miesiące, na najbliższe lata? Chciałabym dalej w sumie tak pracować na ten moment, ale w pewnym momencie na pewno bym pomyślała o jakiejś swojej firmie i biznesie. Czyli zawsze o tym, to było głównie moje marzenie, żeby mieć coś swojego, ale jeszcze nie czuję się na to gotowa i także teraz się uczę i zbieram doświadczenie i bacznie obserwuję i naprawdę też obserwuję świat, no bo trzeba być też elastycznym w swoich marzeniach, uważam, szczególnie teraz, kiedy sytuacja się tak dynamicznie zmienia i potrzeby klientów i ludzi się tak zmieniają, więc na pewno się na nic nie upieram. A ty jako właśnie projektantka, osoba pracująca od kilku lat w modzie, mieszkająca w sumie, ile mieszkasz w Paryżu? 2 lata? Ponad 2,5 chyba już. Czy na przestrzeni tych 2 lat zauważyłaś, no bo jesteś cały czas codziennie, szkoła, potem jedna marka, druga marka, trzecia marka, właśnie jak wyglądają te potrzeby, bo powiedziałaś o tych potrzebach klientów, jak wyglądają, jak będą wyglądały te potrzeby klientów? O czym teraz klienci marzą? Czy ja mam nadzieję, że te ich potrzeby będą przede wszystkim zminimalizowane. Po prostu z nadzieją dla nas wszystkich, że pójdziemy w jakość, nie w ilość i myślę, że to już będzie duży krok ku lepszemu. Niestety nie wiem czemu, ale jest cały czas po prostu pragnienie więcej. I te... Ja nie wiem w ogóle, jak można to wszystko przerobić i poubierać naraz. Przecież nam życia nie starczy na to, co jest teraz produkowane. No tak, właśnie. No, świat mody stanął naprawdę przed bardzo, bardzo dużym wyzwaniem, dylematem. No bo z jednej strony się mówi, że jest jednym z większych trucicieli naszej ziemi,
Z drugiej strony, no, moda to jest radość, marzenie, to jest wyrażanie siebie, to w jaki sposób się ubieramy. No, nie można wiecznie w dresie siedzieć, prawda? No nie. Ja też tak sobie, może nie wiem, czy to jest dobre myślenie, czy złe, ale tak zdaję sobie sprawę z tego wszystkiego, jakby z tego zanieczyszczenia i tak dalej, ale nie uważam, że też branża luksusowa, rynek luksusowy jest na tyle tak bardzo za to odpowiedzialny, z tego względu trzeba wziąć pod uwagę ilości, które są produkowane. One są nieporównywalnie mniejsze w stosunku do marek takich sieciówkowych. To też trzeba wziąć to pod uwagę, że naprawdę tu się idzie w tą jakość pracy i szacunek dla pracy ludzi, producentów. Dla rzemiosła, prawda? Dla tego artyzmu, dla talentu, bo tak naprawdę marki luksusowe to jest praca ludzkich rąk, ludzkiej myśli. We Włoszech na przykład jest tak, no ty byłaś we Włoszech, bo marki francuskie mają tutaj też swoje siedziby, takie, tak jak powiedziałaś. I tutaj to artigianale, czyli to rzemiosło, czyli ta finezja ludzkich rąk naprawdę ma tutaj bardzo duże znaczenie. I to made in Italy, my sobie z tego nie zdajemy sprawy. To sukces Włoch. Tak, że na przykład w Polsce wiele marek polskich produkuje swoje torebki, no akurat ty siedzisz w akcesoriach, mówiąc językiem kolokwialnym, i te torebki są polskie dość toporne. I kiedy ja tutaj pokazałam w jednej z fabryk włoskich, która właśnie szyje dla Marni, dla Gucci, Belstaffa, pokazałam polską torebkę, to oni powiedzieli, że taki rodzaj szycia we Włoszech miał miejsce jakieś 15-20 lat temu. I to jest wszystko kwestia drogich maszyn, dokładnie, zaawansowanej technologii, ale też finezji rąk kaletnika. Ale ta finezja rąk kaletnika, ona się nie bierze, ona się bierze z, po prostu z dziada pradziada. Dokładnie tak, z dziada pradziada, i oni to mają we krwi, jakby jest nacisk na rodzinne biznesy i na tą tradycję i na podtrzymywanie tego. I to jest ogromny sukces Włoch i tego, że jest takim zagłębiem właśnie tego artigianale. No właśnie, to jest też niesamowite, bo prosty przykład, najszybszy, który mi przychodzi do głowy, to jest Arianna Casadei, która była gościem podczas trzeciej edycji KTW Fashion Week. Jej tata Cesare Casadei, który stworzył imperium, a tak naprawdę podwaliny tej marki stworzył dziadek Arianny. Oczywiście Cesare rozbudował, spowodował, że ta marka stała się znana na całym świecie. Mówimy tutaj o butach Casadei. I no, Arianna jest trzecim pokoleniem, które przejmuje stery. Oczywiście ona pracuje w digitalu, głównie zajmuje się tą częścią online, bo jest młodą osobą. I to jest piękne, że właśnie trzecie pokolenie przejmuje stery w firmie. W Polsce często widzimy, że ojciec stworzył coś fantastycznego, genialnego, firma ma sukces, a dzieci są w ogóle niezainteresowane, żeby pracować w firmie, żeby się uczyć, jak prowadzić daną firmę i żeby potem finalnie po rodzicach ją przejąć. Nie wiem, na czym to polega, ale właśnie to made in Italy włoskie, oczywiście teraz Włochy też mają duży problem z tym, że nie ma pieniędzy, jest pandemia, marki są wykupywane przez, nie wiem, Amerykanów, Arabów, Chińczyków. Oczywiście też to się dzieje, ale no jednak to made in Italy i przekazywanie tego rzemiosła, talentu i doświadczenia, historii, no jednak tutaj to ma bardzo duże znaczenie. Tak, i to też ma wszystko swoją cenę. To też trzeba w sumie na to zwrócić uwagę. Ale bardzo Ci dziękuję. Słuchaj, czy masz może jakieś rady, co byś poradziła młodym projektantom, młodym adeptom sztuki, którzy słuchają Ciebie i myślą sobie, że Boże, też bym tak chciał, też bym tak chciała. Co byś mogła poradzić swoim kolegom młodym w Polsce? Żeby się nie zrażać i iść do przodu z dużym dystansem i uśmiechem. Taką mam radę. To dziękuję Ci bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo jestem Ci wdzięczna, że poświęciłaś mi czas i gościem mojego odcinka Anna Puślecka podcast Moda to nie wszystko była
Ala Woszkowska, Polka, Ślązaczka, urodzona w Rybniku. Obecnie mieszka i pracuje w Paryżu w dziale akcesoriów w marce Chanel. Ala, bardzo Ci dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło. No i mam nadzieję wkrótce do zobaczenia. Może nam się uda zobaczyć w Polsce. Albo w Paryżu, kto wie. Albo we Włoszech. Albo we Włoszech. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia. Trzymaj się. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie tego odcinka i dotrwanie do końca. Trzymam mocno, mocno kciuki za wszystkich młodych ludzi, przed którymi świat stoi otworem. Wystarczy trochę odwagi, dużo samozaparcia i jeszcze więcej pracy oraz oczywiście talentu. Anna Puślecka, podcast Moda to nie wszystko, a ja zapraszam Was na następne odcinki. Oczywiście komentujcie pod każdym z nich, a ja czekam na Was jak zwykle tutaj w Anna Puślecka podcast. Do zobaczenia.